Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o Danielach. Jest to towarzysz na trudne czasy. Tu właśnie jesteśmy w trakcie karmienia u naszej byłej operatorki. Jak się ta mieścina nazywa? Bierzmienna długa kolonia. Bierzmienna długa Bierzmienna. kolonia, dokładnie. Bierzmienna. No, będą słyszeli. Do czego zmierzam? Jak wiecie, na przykład na Syberii hoduje się renifery. One sobie żyją koczowniczo z ludźmi, dają nam skóry, mięsko, są dla nas miłe. Tam piesek się bulwersuje. To jest nasz główny bohater, szef stada. Dlaczego warto hodować takie zwierzątka? Oprócz tego, że mają najzdrowsze mięso, wybaczcie, nie słuchajcie tego, to można z nich zrobić dywan, niestety. Poroże piękne, można sprzedać, można zrobić dużo fajnych rzeczy. Lampa. Dokładnie. Więc hodujemy nie tylko dla własnej przyjemności, ale też, żeby w ciężkich czasach z nich skorzystać, tak? To są potulne zwierzęta. Możecie wysyłać do naszej koleżanki jakieś podarki, one to zjedzą. Więc są plusy i minusy takich zwierzątek. Ciężko jest zjeść naszego czworonożnego przyjaciela, jak się do nich przyzwyczai, tak? Dokładnie. On mnie rozumie. Więc czy warto hodować? Na pewno warto hodować. Niekoniecznie na mięso, też fajna atrakcja dla dzieci. Mogą przyjechać, nakarmić zwierzątko i poobcować z naturą. Tam o, zobaczcie. Cześć. One jedzą z ręki. Jest taki bardziej materiał na luzie. Tu pokażmy jeszcze z bliska tego. Op. Jak widzicie, nie za bardzo się boją. Cześć. I zrobimy tobie szybkie zdjęcie. Teraz pokażemy je przez chwilę, jak sobie jedzą, żyją i funkcjonują. Ile sztuk masz teraz, Danieli? 15. Dokładnie, 15 sztuk. Jeden jest nawet gdzieś czarny. Zaginął w akcji. Właśnie, gdzie jest czarny? Prawie. Czarny. Prawie. Ta się patrzy. Spróbuję wam pokazać jeszcze jednego. Czyli, aj ty mordeczka, mordeczka, za 100 punktów mordeczka. Takich ujęć to jeszcze nikt nie ma. Ciebie też pokazać. Przykrył cię rogiem. Oj, wpyszczydełko. Dobra, spróbuję wam pokazać tego przy płocie. Może nie ucieknie. Cześć. Oj, rożek krwawi. Walczyłeś. I uciekł. Patrzy, nie wie, czy uciec. Cichaj, piesku. A ten ma fajne poroże. Cześć. I teraz taka szybka ciekawostka a propos mięsa Danieli. Można z nich zrobić wszystko, łącznie z kabanosami, salami i wiele innych dziwnych rzeczy. Ponoć ich wątroba jest bardzo dobra. Nie słuchaj tego. Nie. Ja wiem, że wy coś rozumiecie, ale to jeszcze nie ten etap, że robimy z was szynkę. To by było na tyle. Trzymajcie się tam.